EF? RF? Może jakiś kompakt? Telefon. No tak, ale telefon już mam. Kurczę, uczę się fotografii, obejrzałem tyle filmów i jaki ja mam w końcu ten aparat kupić? Cześć. Dzisiejszy film jest takim trochę ciągiem dalszym moich rozważań z poprzedniego filmu, który właśnie był o sprzęcie, dotyczył zakupów sprzętu. Także dzisiaj troszeczkę jeszcze zgłębię ten temat i spróbuję do końca już, absolutnie do końca, ze swojej strony rozwiać pewne wątpliwości i rozterki zakupowe. Zapraszam na film. Oczywiście zgodnie z tym, co mówiłem w poprzednim filmie, generalnie nie ma to większego znaczenia. Tak naprawdę wyznacznikiem jest właśnie tego konkretnego wyboru, tak? Tego zakupu, tego już konkretnego pierwszego aparatu. Wyznacznikiem właśnie z pewnością będzie budżet, wyznacznikiem będzie sprawność tego aparatu, gdy kupujemy właśnie sprzęt z drugiej ręki. No i to, co właśnie mówiłem, no to, że aparat ma nam pasować, tak? Być dopasowany do nas. Ma nam odpowiadać. Dobrze jest, gdy między nami a przedmiotem, jakim jest aparat, zachodzi taka fajna relacja, że to nam się podoba, że to nam pasuje. Także biorąc to do ręki, trzymamy to, no jest nam z tym wygodnie. Także no, tutaj właśnie ja bym pozostał przy tym. Natomiast czym jest spowodowane takie coś, że aparat dla początkujących powinien być aparatem prostym? Jest w tym bardzo, bardzo duża poprawność, naprawdę. No, ilość funkcji, tak? Ilość funkcji. Aparat prosty, aparat z tej serii Entry, czyli ten pierwszy poziom, tak? Te aparaty są nieskomplikowane, niewymagające. To są aparaty, które stosunkowo łatwo opanować, tym niemniej odchodząc od ilości funkcji, które ma aparat, odkładając to na bok, to tak naprawdę aparat ma służyć jednemu. Ma umożliwić wykonanie zdjęcia, a to jest w stanie wykonać każdy sprawny aparat, który mamy, tak? Oczywiście z telefonem włącznie. Tym niemniej właśnie mówiąc o aparatach, no tutaj będę mówił głównie właśnie o aparatach, chociaż no, jeżeli chodzi o telefon. Telefon jest po prostu takim narzędziem fotografa bardzo specyficznym. Właśnie, kurczę, mam trochę zaniedbany temat telefonu. Ja wiem, że tam jeden film był i ten film spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony OSA. Podobno jak je nie ruszać, to nie ugryzie. I podobno gryzą tylko samice. Żądlą, nie gryzą, żądlą. Żądlą tylko samice i nie żądlą samce, bo samce nie mają żądeł. Dowiedziałem się przypadkiem, ciekawostka. No ale dobrze, wracając do tematu... nieużądliwa. Wracając do tematu... telefon mam trochę zaniedbany właśnie, jeżeli chodzi o temat. Tym niemniej jeszcze właśnie warunki ku temu są i z pewnością obiecuję przynajmniej dwa filmiki nakręcę, jeszcze takie instruktorzowo-gadaniowe takie, tak? No i może też pomyślałem o takich właśnie filmach, żeby pokazać, jak takie właśnie niektóre zdjęcia można telefony wykonać. Ja wiem, że to nie jest dobry sposób, żeby kogoś czegoś nauczyć. O tym znowu już będzie jeszcze w innych filmach. O tym, dlaczego nie powinno się prowadzić początkujących, chcących się czegoś nauczyć, dlaczego nie powinno prowadzić się za rączkę, bo nie powinno. No dobrze, ale my jesteśmy teraz przy wyborze aparatu.
ponieważ ja z góry ten wybór już określiłem, ale chciałbym jeszcze właśnie wyjaśnić, o co chodzi z tymi aparatami bardziej, mniej skomplikowanymi. Tak jak wspomniałem, aparat ma przede wszystkim umożliwić wykonanie zdjęcia. I tutaj każdy aparat, bez względu na to, ile by nie kosztował, jest wyposażony w dokładnie te same mechanizmy. Oczywiście aparaty z wymienną optyką będą miały osobno w obiektywie będzie mechanizm przysłony, tak? Który reguluje ilość światła, która pada nam tam dalej na matrycę. No i oprócz tego jeszcze reguluje zakres głębi ostrości. Natomiast aparaty ze stałą optyką, czyli aparaty kompaktowe, wiadomo, mają to wszystko wbudowane. Tam jest jeden stały obiektyw, więc te wszystkie mechanizmy, można powiedzieć, są w jednej bryle. Tak? Tutaj mówię właśnie o przysłonie i mówię o migawce, która jest zaraz przed samą matrycą. I generalnie w te mechanizmy jest wyposażony każdy aparat. I tutaj właściwie tylko budżet jest w stanie ograniczyć daną osobę lub też umożliwić komuś kupno takiego, a nie innego aparatu. Tymczasem właśnie okazuje się, że tak naprawdę na początek przygody z fotografią każdy sprawny. Naprawdę, bo w tym momencie, gdy ktoś zaczyna, to stawiając te swoje pierwsze kroki, trzeba się oswoić z tym, żeby to w ogóle robić, tak? Żeby naciskać ten spust migawki i przede wszystkim, żeby każde kolejne naciśnięcie miało sens, bo no, tutaj warto wspomnieć też o tym, że każde wciśnięcie, każde wyzwolenie migawki jest obarczone kosztami. Oczywiście nam nie ginie nic z portfela, ani nie ubywa z konta. Myślałem, że zresztą właśnie ze mną. Nam nie ginie nic z portfela i nie ubywa z konta. Natomiast każde wyzwolenie migawki to jej jakiś tam procent zużycia, tak? Każde zdjęcie. Oczywiście aparaty mają to do siebie, że cechują się względnie długą żywotnością. Kupując na przykład 10-letni aparat dzisiaj, można kupić nawet starsze aparaty, powiem o tym 10-letnim. Kupując dzisiaj 10-letni aparat, jeżeli był to aparat używany przez kogoś z głową, jest to aparat zadbany, to taki aparat, można powiedzieć, posłuży początkującemu jeszcze bardzo długo. Być może to będzie korpus, który zostanie z nim na stałe. Być może będzie to korpus, który sprzeda za kilka kolejnych lat lub też nie sprzeda go wcale, bo mówiąc o aparatach teraz nie mogę nie wspomnieć o jednej rzeczy. Oprócz tego, że jest fotografia, tak, fajnie, pięknie, zdjęcia i tak dalej, klimacik, to jednak jeszcze jest coś takiego jak postęp i rozwój technologiczny. Czyli miejsce jednych aparatów nie jest tak, że miejsce aparatów jednych zajmują drugie, tylko po prostu są aparaty, które były produkowane kiedyś i są aparaty, które są produkowane teraz. No i oczywiście będą aparaty, które będą gdzieś tam produkowane w przyszłości. Chodzi o to, że na przykład w tej chwili lustrzanki, na przykład powiem tutaj, odniosę się konkretnie do lustrzanek. Te naprawdę starsze lustrzanki, które można kupić za kilkaset złotych, jeżeli chodzi o autoryzowane serwisy, przynajmniej w Polsce, większość z nich w tej chwili straciła wsparcie serwisowe. Co to oznacza? To oznacza, że w przypadku awarii autoryzowany serwis nam takiego aparatu nie naprawi. Oczywiście są jeszcze serwisy prywatne, tak? gdzie naprawdę też pracują wachowcy z długoletnim stażem. Tutaj jedna uwaga. Nie jest tak, że w tej chwili polecam wszystkie prywatne serwisy, bo nie znam wszystkich prywatnych serwisów. Te, które znam, to znam. Wracając, można w naszych serwisach prywatnych naprawić sprzęt, który stracił wsparcie techniczne. Natomiast jest jeszcze opcja, która trwa nieco dłużej, natomiast jest opcją pewną. Są to serwisy w Czechach i w Niemczech. Okazuje się, że tam wsparcie techniczne wciąż jest. Znaczy chodzi o to, że są przede wszystkim części, są ludzie, którzy to są w stanie naprawić, no i są chęci, tak? Są chęci ku temu. I z tym spotkałem się już niejednokrotnie, że
korpus lub obiektyw wysłany za Odrę po 2 tygodniach wrócił naprawiony. W kosztach wychodzi to niemal tak samo jak u nas. No i okazuje się właśnie, że brak wsparcia technicznego nie był przeszkodą w tym, żeby taki sprzęt sobie naprawić. Także tutaj właśnie chcących, przede wszystkim osoby, które operują skromnym budżetem, tutaj właśnie trzeba na takie coś uczulić. Oczywiście znów takie moje sprostowanie, znów kontra w tym kierunku. To nie jest też tak, że kupi się lustrzankę, starszą lustrzankę, a ona się za chwilę rozsypie. Ja mówiłem na innych swoich filmach, które były mocno z tym tematem związane, że są rzeczy, na które warto zwracać uwagę, kupując właśnie używany sprzęt. Między innymi jest stan ogólny, czyli jak ten aparat wygląda. Wygląd aparatu niejednokrotnie jest w stanie określić stan jego zużycia, tak? Czyli no, jeżeli ja w tej chwili swoją szóstkę mam 5. rok, na tym aparacie nie ma rysy. Na tym aparacie autentycznie nie ma żadnej rysy, żadnego przetarcia. Tutaj nie ma nic, co by wskazywało na to, że ten aparat jest używany. Tym niemniej, no przyglądam się, bo szukam czegoś na siłę, ale tutaj nic nie ma. To autentycznie nic nie ma. Ten aparat idzie albo na statyw, albo do mnie do ręki, do plecaka. Zgrywam materiał, no to stoi sobie obok laptopa, tak? No i tyle. To jest tyle jego używania. Wiadomo, że fotograf zawodowy, który kupuje właśnie sprzęt fotograficzny, żeby na nim zarabiać, no taki sprzęt przede wszystkim będzie nosił ślady tego zużycia, bo to ma być wół roboczy, tak? Tutaj właśnie słynne kanonowskie piątki, zwłaszcza właśnie 5D Mark III, to były aparaty, które naprawdę dostały dużo, jeżeli chodzi o wyposażenie. Tam był moduł AF zaadoptowany z aparatów Canon 1D z tej serii, czyli można powiedzieć, no, najlepszy moduł, jeżeli chodzi o ustawianie ostrości. Tam była bardzo, bardzo, bardzo długowieczna migawka. Tam była wreszcie, to były pancerniki wtedy. Tam był aluminium, magnez i minimum plastiku. To były naprawdę korpusy, których można było używać zarówno do robienia zdjęć, jak i do samoobrony. Naprawdę. I te korpusy naprawdę wiele przeżyły, bardzo wiele mogły przeżyć, wiele były w stanie wytrzymać i wciąż pracować. I niejednokrotnie okazywało się tak, że ktoś na przykład kupił sobie taki korpus, skuszony ceną, kupił sobie taki aparat od właśnie kogoś, kto dokonywał wymiany sprzętu, a kto zajmował się zawodową fotografią, i okazywało się, że ten aparat jeszcze kilka lat służył, bezproblemowo. A kilka lat naprawdę u amatora, u kogoś, kto robi zdjęcia weekendowo, to jest bardzo dużo. To jest naprawdę bardzo dużo. Więc właśnie kupując taki aparat, no, można zwrócić na to uwagę, tak, w jakim stanie, jaki jest stan jego ogólny, jaki jest jego przebieg. No, przede wszystkim tutaj należy też uważać na wszelakie ślady zalania. No, tutaj to będzie widoczne, będą takie rdzawe brązowe naloty, zwłaszcza w komorze akumulatora, w slocie karty pamięci, gdzieś okolice bagnetu. Oczywiście żadnych pęknięć, że ten aparat gdzieś upadł i jest pęknięty, no to go dyskwalifikuje, bo jednak elektronika takich rzeczy wybitnie nie lubi, tak? Tym niemniej właśnie wciąż można kupić lustrzankę i można z jej powodzeniem używać. To nie jest tak, że weszły teraz aparaty nowej generacji z wymienną optyką, nie posiadające właśnie komory lustra, i nagle lustrzanki już tego się nie kupuje, bo to jest przepaść, bo to jest to, bo to jest tamto. Dopóki są dostępne obiektywy, dopóki są dostępne ogniwa, czyli akumulatory, dopóki są dostępne części zamienne i można to naprawić, dopóty ma to sens. I przede wszystkim kupujemy aparat tańszy. Niejednokrotnie właśnie można powiedzieć, że kupuje się aparat tańszy. No i kupuje się radość. Kupuje się autentycznie radość. No oczywiście, jeżeli jest to aparat sprawny, bo nie ukrywam, że niejednokrotnie sam spotkałem się, nie na własnej skórze, właśnie przez te
ponad 20 lat bycia w fotografii nie udało mi się nigdy trafić na sprzęt uszkodzony. Nigdy czegoś takiego u mnie nie miało miejsca. A w większości kupowałem właśnie sprzęt używany. Natomiast to właśnie to będzie miało sens. I teraz, no oczywiście mamy jeszcze, mamy systemy teraz bezlusterkowe, tak? No tutaj, no mówię, no kluczem będzie budżet. Kluczem będzie to, ile mamy pieniążków. Ja oglądałem nawet aparaty dość proste. Tutaj się odniosę do Canonów, bo jestem w Canonie, więc będę mówił o Canonach. Więc oglądałem nawet R-ki, R50, R100, tak? No generalnie aparaty proste. No R50, jak sobie go nawet porównałem, to oprócz tego, że jest inny bagnet i zakładam obiektywy natywne z mocowaniem RF, to tak naprawdę względem M50 nie oferuje nic więcej. Kwestia wyboru. Kwestia własnego, prywatnego wyboru, czy ktoś chce kupić sobie M50, do którego wciąż jest masa obiektywów. Obiektywy natywne, obiektywy firm innych z mocowaniem bagnetowym i wreszcie obiektywy mocowane przez różnego rodzaju przejściówki, tak? Przecież nawet w tej chwili do M50 można spokojnie zakładać obiektywy odlustrzane poprzez właśnie dedykowane adaptery z przeniesieniem, bądź też bez przeniesienia elektroniki. No te pierwsze będą droższe, te drugie będą tańsze, wiadomo, siłą rzeczy. Tym niemniej, no, sam zakup aparatu dla początkującego to jest właśnie, tak jak powiedziałem, wyznaczenie sobie tego, ile na to mamy i czy nam to pasuje, tak? No oczywiście to nie musi być lustrzanka, to nie musi być bezlusterkowiec, to nie musi być wreszcie Canon, to może być dowolnie inny aparat, przecież no, producentów nie brakuje. Pentax produkuje lustrzanki do tej pory. Mało tego, Pentax jest o tyle fajną marką, że do Pentaxa wciąż na nowe aparaty można założyć pierwsze pentaxowskie obiektywy, te bardzo, bardzo stare. Tam się bagnet nie zmienił. Fajnie, co? Kurczę, bez przejściówek, bez żadnych tych... No oczywiście przejściówki tak trzeba stosować, jeżeli chce się zakładać tak zwane obiektywy z gwintem, czyli to mocowanie M42, znane właśnie z Zenitów, z Praktik. Więc tam przejściówka jak najbardziej musi być. Natomiast jeżeli chodzi o obiektywy Pentaxa konkretnie, raj na ziemi. A naprawdę Pentax ze swoich wcześniejszych tych właśnie... z tych wcześniejszych obiektywów miał prawdziwe perełki, które no generowały bardzo, pomagały wygenerować bardzo ładny, ciekawy obrazek. Względem oczywiście parametrów technicznych tego obrazka, bo wiadomo, że obiektyw sam z siebie cudów nie zdziała. No są też inne marki. Tutaj właśnie wspomnę o Panasonicu, czy też właśnie o Olympusie, tak? Olympus generalnie kiedyś był systemem, który bardzo mocno rozważałem. Zanim właśnie wszedłem konkretnie w fotografię cyfrową, jak wiedziałem, że właśnie chcę czegoś więcej niż to, co mi daje Kodak, wtedy, kiedy miałem Kodaka, to rozważałem między Canonem, między Pentaxem a Olympusem. Padło na Canona, ale Olympus zawsze produkował dobre, porządne rzeczy, tak? Podobnie Pentax. Dzisiejszy Olympus to są trwałe, naprawdę trwałe korpusy. Wykonane bardzo dobrze, z bardzo dobrej jakości materiałów. Obiektywy z Wiko, wysoka półka. Naprawdę, nawet tańsze obiektywy charakteryzują się tym, że tamte właściwości optyczne no, są dość wysokie, tak? I tutaj, jeżeli chodzi o początkujących, początkujący akurat nawet tego nie zobaczy, jeszcze nie zobaczy tej różnicy, nawet nie będzie tych różnic szukał, bo generalnie tych różnic szuka się kiedy? Tych różnic szuka się dopiero wtedy, gdy chce się wykonywać zdjęcia, które pójdą na duże wydruki. Bo naprawdę większość zdjęć, które wykonujemy, lwia część można powiedzieć, kończy na mediach społecznościowych, na portalach, na naszych dyskach, tak? Ale wrzucamy sobie tam na Facebooki, na Instagramy, tam na inne serwisy. Nawet możemy sobie robić wydruki,
jakieś mniejsze zdjęcia możemy sobie, te tam 18 cm na dłuższym boku, możemy sobie takie albumy porobić, tak? Natomiast jeżeli kogoś interesowałby ten wydruk w tych naprawdę dużych formatach, to wtedy dopiero warto się zainteresować takim czymś jak lepsza matryca w aparacie, lepszy obiektyw, który nam po prostu wspomoże nam to, żeby matryca lepiej ten szczegół oddała, tak? Żeby właśnie to światło, które przechodzi nam przez układ optyczny, żeby straciło jak najmniej to światło, tak? No i właśnie wtedy tutaj warto o tym pomyśleć. Natomiast w momencie, gdy ktoś uczy się tej fotografii, no ten sprzęt tutaj, ta super, hiper ostrość i ten detal, szczegół, nie ma to aż tak wielkiego znaczenia. Tutaj znów właśnie odchodzą na bok pewne rzeczy. Zostajemy się przy rozważaniach budżetowych, tak? Zastanawiamy się, czy nas stać na to, czy na to. Reasumując, zakup aparatu dla początkującego może być czymś niemal tak osobistym, jak prywatne odczucia względem tematu zdjęcia. Wybór aparatu tak naprawdę nie odgrywa tutaj jakiś, nie ma jakiegoś większego znaczenia, jeżeli chodzi o samą naszą przygodę z fotografią, ponieważ każdy aparat umożliwia sobie nie zdjęcia. Każdy aparat będzie wymagał od chcących więcej czegoś od fotografii, każdy aparat będzie wymagał, żeby go poznać. I tutaj do pewnego momentu oczywiście, jak to się będzie rozwijać, do pewnego momentu można powiedzieć, że wszystkie aparaty będą szły łeb w łeb. Ale my w pewnym momencie możemy stwierdzić, że tyle nam wystarczy. Tak? Nie musimy inwestować w kolejne, w kolejne, w kolejne, w kolejne, w kolejne. Tak? Więc zostajemy się przy jakimś tam aparacie, bo tyle nam wystarczy. I odczuwamy radość z fotografii, tak? Możemy sobie na przykład dokupić, wtedy właśnie możemy skupić się na akcesoriach. Możemy sobie dokupić, jeżeli będzie wymagany dobry, naprawdę dobry statyw, który jest bardzo ważnym elementem zestawu fotograficznego. Możemy wyposażyć się w dobry plecak, który również przyda się osobom, które uprawiają wędrówki z aparatem. Dobre filtry fotograficzne. Czy też właśnie jeszcze inne rzeczy, które odgrywają w fotografii bardzo ważną rolę lub też są z nią ściśle powiązane. Wydaje mi się, że tą treścią chyba znów nieco trochę przydługą, ale wydaje mi się, że chyba temat zamknąłem, tak? Tutaj nie będzie już wahań, nie będzie zapytań. Przynajmniej myślę, że osoby, które wyciągną takie same wnioski jak moje lub też bardzo zbliżone, że właśnie będą miały już uproszczoną drogę do tego, żeby się w ten sprzęt fotograficzny wyposażyć i przede wszystkim zająć się robieniem zdjęć. Naprawdę w fotografii nie chodzi o to, żeby się skupiać na wydawaniu pieniędzy. Na to czy na tamto. W fotografii chodzi o to, żeby robić zdjęcia. No, na litość boską, ludzie. Tradycyjnie, jeżeli macie pytania, jakiekolwiek, związane właśnie z aktualnie omawianym tematem, piszcie w komentarzach. Ja postaram się na każde odpowiedzieć. I postaram się jak najszybciej. Nie lubię przeciągać takich rzeczy, bo ja wiem, że czasem ktoś czeka na odpowiedź i ktoś sobie myśli, że ja zlewam temat. Dlatego obiecuję, że postaram się jak najszybciej odpowiedzieć na pytania związane z zakupem sprzętu, z wyborem, żeby jakieś ewentualne wątpliwości rozwiać. Tymczasem wiecie co? Dzięki, że jesteście. Wciąż. A ja cóż, ja jeszcze parę kroków po pięknym, pięknym, pięknym właśnie lesie, wciąż zielonym, wciąż pięknym, pozytywnym. Do następnego filmiła. Trzymajcie się. Siemeczka.